Cześć! Jest to pierwszy filmik z serii CTO Talks, w którym będę opowiadać o technicznych aspektach naszego ekosystemu. Dzisiaj opowiem Wam bardzo pobieżnie o całej strukturze, a w kolejnych filmikach tej serii będę schodził coraz niżej i prezentował każde z naszych narzędzi oddzielnie. To nagranie przeprowadzę w języku polskim z angielskimi napisami, kolejne mogę nagrywać w języku angielskim. Dajcie znać, jaka forma będzie dla Was bardziej przystępna. Wykorzystujemy dwa blockchainy w naszym ekosystemie. Pierwszy jest to blockchain Ethereum. Mamy wygenerowane tokeny ERC20. Są to tokeny inwestycyjne dostępne na giełdach. Oraz mamy ESKI Network jako blockchain techniczny. Cała logika biznesowa oparta jest o smart kontrakty stworzone w tym blockchainie. Jest to fork Wavesa, z którym staramy się zachować kompatybilność wsteczną, tak aby podstawowa dokumentacja techniczna czy też narzędzia stworzone przez Waves Platform mogły być nadal używalne w naszym blockchainie. Aby połączyć te dwa światy, te dwa blockchainy, stworzyliśmy bridge, dzięki którym użytkownicy posiadający tokeny ESKI na ERC20 mogą je spalić, a w zamian za to otrzymać stablecoiny w blockchainie technicznym. Stablecoiny wykorzystywane są później jako fee transakcyjne. Na tę chwilę bridge jest uruchomiony na testnecie. Po testach i audycie bridge zostanie uruchomiony na mainnecie, a wszystkie tokeny, które powinny zostać do tej pory spalone, zostaną spalone ręcznie przez team. Teraz porównam rozwiązanie tradycyjne, chmurowe, z rozwiązaniem wykorzystującym naszą technologię blockchain. Standardowa architektura IoT, która nie wykorzystuje technologii blockchain, wygląda następująco. Urządzenia IoT, takie jak światła, takie jak szlabany, furtki, podłączone są zazwyczaj poprzez protokół TCP do chmury IoT, w której odbywa się cały proces zarządzania dostępem. Dodatkowo wystawione jest restowe API lub WebSocket, do którego połączone są aplikacje mobilne lub aplikacje frontendowe, webowe. Minusy takiej architektury jest to zamknięty ekosystem oraz centralizowana architektura. Rozwiązaniem na te całe zło jest przeniesienie zarządzania uprawnieniami do urządzeń do sieci blockchain, co właśnie robi ESKI Network. Jak nasz CEO w wielu wystąpieniach publicznych podkreśla, staramy się stworzyć protokół komunikacji pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem technologii blockchain. Coś, co stanie się standardem, tak jak technologia Bluetooth. Bez względu na to, jakiego producenta masz urządzenie, jeśli będzie wykorzystywało standard ESKI Network, to będzie mogło bez ograniczeń wymieniać się danymi z innymi dostawcami chmur IoT. Aby mogło do tego dojść, potrzebne są masowe wdrożenia. Na slajdzie widzicie ekosystem dostawcy usług, który wykorzystuje technologię ESKI Network. Blockchain jest szyną danych łączącą różnych aktorów. Aktorami mogą być dostawcy usług, organizacje, użytkownicy końcowi, urządzenia IoT. Każdy z nich musi mieć również swoje konto i adres w blockchainie. Dostawcom, którzy mają swoje autorskie rozwiązania, dajemy szereg narzędzi umożliwiających dostęp do sieci blockchain i zarządzanie w nim swoją infrastrukturą. Są nimi m.in. Node, jest to serwer przechowujący kopię blockchaina. Jest to taki gateway dla narzędzi dostawcy oraz użytkowników do sieci ESKI Network. Supplier API jest to restowe API, które stawia w swojej infrastrukturze serwerowej dostawca, służy do setupowania konta blockchainowego dostawcy oraz późniejsze zarządzanie nim, np. tworzenie urządzeń, kluczy. Listener to kolejny serwer, który obserwuje DApp dostawcy poprzez protokół gRPC. Jeśli zauważy nowy event na koncie, to wysyła odpowiedni rozkaz do platformy IoT. Key Manager jest to panel frontendowy do zarządzania supplier API. Jest on zazwyczaj opcjonalny, ponieważ dostawcy mają swoje panele administracyjne i wolą je zintegrować z supplier API. Dostarczamy również gotową aplikację mobilną, która przechowuje konto blockchainowe użytkownika. Obecnie wypuszczone są dwie aplikacje, jest to OneKey by Karuma oraz ESKI Access. Ostatnim z elementów, jakie dostarczamy dostawcom, jest Data Service. Jest to serwer przechowujący kopię blockchaina w lokalnej bazie danych.
przyspieszy operacje typu RIT, dedykowany dla aplikacji mobilnych i paneli administracyjnych. Urządzenia i klucze tworzone są poprzez Supplier API. Klucze to tokeny NFT, czyli unikatowe tokeny dedykowane dla konkretnego urządzenia z określonym time to life. Użytkownicy posiadający aktywny klucz na swoim portfelu mają dostęp do danego urządzenia. To nie są wszystkie narzędzia, jakie stworzyliśmy. Więcej i bardziej szczegółowo opowiem w kolejnych odcinkach. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.